To przychodzi kobieta do, do księdza, do księdza proboszcza na przykład i mówi: Proszę, księdza, widziałam Maryję, rozmawiałam z nią yy, i Maryja powiedziała. No, wiadomo, że trzeba, jakby to powiedzieć, no, przede wszystkim trzeba zobaczyć, czy ta osoba jest osobą zdrową, prawda, psychicznie przede wszystkim. Objawienia gdzieś mówić będziemy, jest sprawa objawienia. Te objawienia, które są uznane przez Kościół i te objawienia, o których ludzie mówią, ale Kościół mówić nie chce. To jak to jest z tymi objawieniami? Tak, no więc oczywiście Kościół zajmuje się wszystkimi tymi fenomenami, które się zdarzają w życiu, bada je i dlatego potrzebuje na to pewnego czasu. Nie? Ludzie na ogół są jakby to powiedzieć, poruszeni jakimś objawieniem, prawda, czy jakąś osobą, która, która o tym mówi, czy jakimiś tam opowieściami, które, które zasłyszała i zasłyszeli i, i, i co, i bardzo chętnie albo mówią, że tak, to jest od Pana Boga i inni z kolei są bardzo przeciwni takim rzeczom, dlatego należy to zawsze zbadać, prawda, bo wiemy, że zdarzają się takie nadzwyczajne sytuacje, gdzie święci albo sam Jezus mówi do człowieka w jakimś wewnętrznym języku, które oczywiście niekoniecznie musi być językiem takim e, m, mówionym e, w, danym, w danym konkretnym dialekcie, czy, czy, e, czy jakiejś tam na narzeczu. E, e, I kościół to bada dlaczego? Dlatego, żeby po prostu nie zakłócać e, 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 i nie podawać ludziom czegoś, co nie jest prawdziwe. A przede wszystkim co wyprowadzi ich i odprowadzi ich od prawdziwej wiary. I wiadomo, że takie sytuacje one są, takie sytuacje, takie fenomeny, takie zjawiska się zdarzają od, od wielu lat, yy, że ktoś uważa, że do niego przemówiła nie wiem, Matka Boża, że mu się ukarzała Matka Boża najczęściej, albo też bywają bywający święci. Na przykład Joanna Dark, ona widziała świętą Małgorzatę, jeszcze jakiegoś tam świętego Chrystusa czy Matkę Bożą. W każdym razie, i, i trudno powiedzieć, oczywiście to nie zostało zbadane, bo było to średniowiecze, więc nie było nie za bardzo do, te, do tego odpowiednich narzędzi, ale z kolei ona została. Przesłuchana przez mhm. odpowiednią tam radę i która stwierdziła, że jest osobą normalną, że zachowuje się normalnie, że nie, ma, że nie jest jakąś taką, powiedzmy, osobą, jakby to dzisiaj mówimy, nawiedzoną, czyli ma jakieś tam emocjonalne czy jakiekolwiek inne ukryte, powiedzmy, choroby, które, które by sprawiły, że to, że ona sobie coś wymyśla po prostu, prawda? Ale ojcze, no, dochodzi do takiej sytuacji, że przychodzi. no. Jeżeli mówimy o kobiecie, to przychodzi kobieta do, do księdza, do księdza proboszcza na przykład i mówi: Proszę, księdza, widziałam Maryję, rozmawiałam z nią e, i Maryja powiedziała. No i kobieta tak naprawdę no, stara się w miarę, w miarę sensownie zacytować i chronologicznie też gdzieś ułożyć e, tę wypowiedź. No, i co wtedy się dzieje? No, wiadomo, że trzeba jakby to powiedzieć. No przede wszystkim trzeba zobaczyć, czy ta osoba jest osobą zdrową, prawda? Psychicznie przede wszystkim. Tego prawda? inni ludzie nie widzieli. To przychodzi jedna, jedyna osoba, tak, która tak. miała. No... Wie, wiadomo, że takie rzeczy zdarzają się niezwykle rzadko. Prawda? Ale się zdarzają. Druga rzecz, trzeba by spra sprawdzić, tak jak chociażby ksiądz Sopoćko poprosił o, o spotkanie, żeby siostra Faustyna. Na przykład. Tak. Spotkała się z, z psychiatrą, prawda? I miał to orzeczenie psychiatry, prawda? Trzecia rzecz, którą się zwykle też robi, że tak, tego rodzaju objawienia jakieś by, prosi się o to, żeby je spisać. Żeby je spisać, bo y, co innego kiedy się mówi, a co innego, kiedy jest to napisane, prawda? I mamy wtedy niejako jako taki dowód, na który możemy zbadać, prawda? Zbadać od strony na przykład y, y, teologicznej, prawda? od strony biblijnej, od strony y, nie wiem, psychicznej na przykład, czy psychologicznej, prawda? Mm -hmm. Bo na przykład w piśmie bardzo często te stany ducha się jakoś tam odzwierciedlają, i na przykład y, no, bo po piśmie można poznać na przykład jakieś tam zaburzenie y, psychiczne, bo tak to psychiatrzy robią. No, żeby nie doszło do jakichś, na przykład manipulacji, manipulacji bo powiedzmy, nadłużyć. to było tylko jedno, jedyne spotkanie. To było takie jedno, jedyne, prywatne objawienie. To nie miało jakiejś tak. ciągłości, tylko Wszystko to było jedno spotkanie. Czy jest w tym jakieś przesłanie, które kieruje ta osoba, która się objawia, święty, nie wiem, Matka Najświętsza, czy też, czy też nie kieruje takiego, tylko po prostu mówi coś do tej konkretnej osoby. I wtedy są albo prywatne, albo publiczne, bo na przykład przykład takie jak objawienie chociażby w Fatimie. No, wiele osób widziało, widziało te, te, tę rzeczywistość i A nawet naukowcy. zaczęło się naukowcy. od trójki małych dzieci. tak. A zaczęło prawda? się od trójki małych dzieci. Więc z jednej strony Kościół, znaczy przede wszystkim Kościół podchodzi do tego z dystansem i dlatego bada te rzeczy, prawda? I te badanie, to badanie nie może być takie, że po prostu dwóch, dwie osoby się spotkało i uznało, że to może być prawdziwe, prawda? Czasami nawet filozofowie się wypowiadają ten, ten, na ten temat sławny ojciec Laurentin, który bardzo nie wiem, interesował się zwłaszcza objawieniami w Medjugorje, ale również w innych w innych na przykład w Medjugorje nie zostało jeszcze do tej pory uznane, prawda? A to jest bardzo bardzo długi proces już. Tak, Przecież że tak, w Medjugorje także przebywał świętej pamięci arcybiskup Henryk Hozer. Tak. I dlatego właśnie bada się również nie tylko samą, samą osobę zainteresowaną tym objawieniem, znaczy tej, która się dokonu w której się objawiło, nie wiem, objawiła się jakaś osoba święta, bo zwykle to one się objawiają, ale bada się też skutki tego, co to wywołuje, prawda? Bo na przykład, jeżeli ludzie się nawracają, prawda? Tak jak w meczugorie. I dlatego meczugorie powoli zostało jakby dopuszczone do tego, że objawienia same nie zostały potwierdzone, bo jeszcze trwają, więc, więc trudno dopóki człowiek żyje, prawda, i tak dalej, to trzeba to, dopóki to trwa, nie, nie da się tego powiedzieć, czy to jest prawdziwe do końca, mm -hmm. czy fałszywe, bo zależy co się, jak się to skończy wszystko, prawda, dlatego my na przykład nie kanonizujemy nikogo za, życiom, za życia, tylko tak po jest. śmierci dopiero, ze względu na to, że dopiero wtedy prawda, są jakieś rezultaty, które można zbadać i można się nad nimi zastanowić, poprowadzić refleksję, ale również badamy właśnie ten fenomen, czy to przynosi kult, czy ludzie się nawracają? Czy, czy, czy tworzy się społeczność, która, która prowadzi właśnie ku dobru, nie? Ku, ku Ewangelii, ku odkryciu Boga w Chrystusie Jezusie? I to jest bardzo ważne, właśnie to się też bada. I właśnie ksiądz arcybiskup Hozer w jednej pamięci, właśnie potwierdzał to, że, że, te, że to jest autentyczne, że tam się dokonują autentyczne nawrócenia ludzi, ale tak naprawdę autentyczne nawrócenia ludzi mogą się dokonywać również no, bez fenomenów tego rodzaju jak objawienia. Dlatego, dlatego sam fenomen jest piękny i, i, i bardzo pożyteczny prawdopodobnie dla chrześcijańskiego życia, ale ostatecznie jeszcze Kościół nie dał y, ostatecznego słowa, czy określenia tego, y, co, y, co jest przedmiotem tych objawień. Ale ojcze, a może trzeba sobie po prostu na początku postawić takie pytanie, to czemu służyć mają y, objawienia? Jeżeli one na przykład służą tylko jednej osobie, i nic dalej z tym się nie dzieje, no tak naprawdę jedna, jedyna osoba, przecież Jezus zostawia stado owiec, a idzie tylko potem jedną, jedyną. Tak. Jeżeli są to objawienia publiczne, chociażby no, wspomniane, przez, przez, wspomniane przez ojca Fatima i koniec tych objawień i badacze... Znany e, polski autor książek o Fatimie, Wincenty Łaszewski, który wielokrotnie e, na temat tych objawień w tak. Fatimie się e, pochylał, e, który, który badał te e, objawienia także fatimskie. E, ale no, tak to jest z nami ludźmi, że my chcemy mieć tu i teraz. My nie chcemy, żeby te młyny naprawdę bardzo długo mieliły. E, I e, pojawiają się takie sytuacje, że ktoś mówi, na przykład, że gdzieś. Na oknie ukazała się Maryja. Mówi o tym rodzina, później sąsiedzi, później ta y, informacja idzie w świat i tak. w świat i w świat i później cztery pola są splądrowane, ponieważ ustawiają się samochody, ludzie biegną, żeby zobaczyć, czy na pewno ta Maryja na tej szybie się, w tym oknie na pewno się e, pojawiła. Że my, ludzie, wiemy, że Wiemy lepiej, że sami jesteśmy najlepszymi lekarzami albo najlepszymi prawnikami. Wydaje mi się, że trochę tak się dzieje też z objawieniami, że nie czekamy na ekspertyzy kościelne. Tylko my wiemy lepiej, kościół swoje, ale my przecież widzimy tę Maryję na tej szybie. Na przykład. Tak, tak. No więc to się zdarzało bardzo często, i dlatego właśnie trzeba podchodzić z jakąś takim roztropkiem do tego, czyli po prostu uruchomić nasze myślenie, zdrowy rozsądek, umysł, no i oprzeć się też na kimś, kto no jest jakąś, jakimś specjalistą, a przecież kościół jako wspólnota otrzymał dar Ducha Świętego i przez to może stwierdzać też, czy jest to najprawdopodobniej prawdziwe objawienie, czy też, nie. Bo trzeba wiedzieć, że w historii chrześcijaństwa było bardzo wiele fałszywych objawień, nie tylko w naszym wieku. Wystarczy wejść na internet i zobaczyć sobie, jakie, jakie, jakich objawień Kościół nie uznał w poprzednim wieku na przykład. Prawda? I było ich sporo i to takich spektakularnych dosyć. Natomiast były takie, które, które wydawały się jednak są zaakceptowane przez Kościół, chociażby czy Lourdes, czy, czy Fatima, ale one tak naprawdę nie wnoszą nic nowego, więc nic nowego do objawienia, czyli do naszego rozumienia Pana Boga. Natomiast one są po co? Po co, żeby obudzić w nas poszukiwanie Boga i przylgnięcie do Niego, żeby nas w nas obudzić wiarę, prawda? Jeżeli one, jeżeli to dokonują, jeżeli tak się to dokonuje, znaczy efektem tych objawień, które muszą być oczywiście zgodne z, z doktryną Kościoła, a do, doktryna Kościoła nie jest doktryną, którą Kościół sobie wymyślił, My tylko po, pochodzi z Biblii i z tradycji Kościoła, bo to zawsze badamy i chodzi właśnie o to, dlatego ta sukcesja wiary jest bardzo ważna, czyli to przekazywanie wiary jest bardzo dla nas ważne, żeby to, żeby sobie to ktoś nic nie dodał nowego, tylko czy to w, w, w kwestiach właśnie wiary, Kary religijnej, czy też w kwestiach moralności, prawda? Że nie możemy sobie zmienić, że od dzisiaj będziemy uważać, że zabicie dziecka jest czymś fajnym, po prostu, że Pan Bóg tego chciał, prawda? Ale, ojcze, to w takim razie co z tymi, którzy nawrócili się? Wierząc w objawienia, które przez kościół nie zostały uznane. Znaczy, jeżeli się przybliżyli do Pana Boga i przyniosło to właściwy efekt, to oczywiście to no, nie ma nic w tym jakiegoś specjalnie zdrożnego. Pan Bóg się objawia też nam, każdemu z, nam, z nas osoby, osobiście, prawda? Przez różnego rodzaju, my nazywamy to oświecenia, coś człowiek głębiej zrozumie, przeżywa głębiej spotkanie z Panem Bogiem. To już jest jakiś rodzaj, no, my nie nazywamy to objawieniem, prawda? Ale, ale można by było w jakimś takim bardzo szerokim, ogólnym sensie to powiedzieć bo każdy z nas przez Boga jest jakoś prowadzony, coś w życiu zrozumiał, my mówimy, coś w końcu jakoś, prawda, no, przy, albo na przykład przyszła mi jakaś taka ogromna wola przy, przylgnięcia do Pana Boga i to się w różnych etapach życia dokonuje, i oby, o, aby e, oby to się po prostu mogło skończyć właśnie jak największym przylgnięciem, zjednoczeniem z Panem Bogiem, bo o to też chodzi. Na przykład, kiedy Święta Teresa e, od Jezusa, e, my mówimy czasami Zawila, czy Święty Jan Zawila, Miał swoje jakby rozmowy z Panem Bogiem. To trudno nazwać to objawieniami publicznymi, ale opisy, które oni dokonali z tego powodu, pomogły bardzo wielu ludziom i do dzisiaj pomagają. My uważamy ich za świętych, co więcej nawet za doktorów kościoła, tak jak tak. święta Teresa czy święty Jan. Po prostu odkrzyża, że uważamy ich za, za tych, którzy nas uczą, czyli doktor kościoła to jest ten, który naucza, czyli ten, który może być wzorem w przede wszystkim osobiście z tego życia, bo jest święty, a oprócz tego jego doktryna, czyli to, co on mówi, jest nie tylko prawowierne, ale również dające szanse na to, żeby inni głębiej przygnęli do Pana Boga. No, nie trzeba szukać daleko takiego, jak ojciec wspomniał. To nie muszą być jakieś spektakularne sytuacje. I tak sobie też myślę, że yy, wydaje mi się, że ojciec się ze mną zgodzi, żeby ta nasza wiara na objawieniu się nie skończyła. To znaczy, żeby nie, nie zamknąć naszej wiary. W wiarę w samo objawienie, żeby to poszło dalej. No właśnie po to mamy objawienia. Tak, ja myślę, że trzeba dobrze zrozumieć, myśmy, mianowicie, że te objawienia to są takie objawienia przez małe o. Natomiast mamy jedno podstawowe objawienie przez duże O. Mianowicie tym objawieniem jest Pismo Święte, a dokładnie Ewangelia. Prawda? Dlatego jest to bardzo ważne. Myśmy ostatnio przestali trochę mówić, że objawienie nam mówi, nie? Tylko mówimy, Ewangelia nam mówi, prawda? I tak to dalej. Prawda. To ale, prawda, faktycznie, ale kiedyś Ewangelia. na to nie mówiło, że właśnie objawienie. Dlaczego? Dlatego, że to jest najważniejsze objawienie. Mianowicie Chrystus, znaczy Bóg, który się objawił w Jezusie Chrystusie. My nie wierzymy w 10 przykazań. My nie wierzymy nawet w ewangelię samą, tylko wierzymy w osobę Boga, który Syna Bożego, który się objawił pokazał się nam, dał się dotknąć, dał się przeżyć, możemy, moś, mogliśmy go spotkać w osobie Jezusa Chrystusa i Ewangelia, która jest natchniona Duchem Świętym, ma szansę nawet ludziom, którzy go fizycznie nie spotkali, bo przecież Jezusa można było spotkać fizycznie na ulicach chociażby Jerozolimy, czy, czy Nazaretu, to objawienie staje się naszym udziałem przez to, że Księga Pisma Świętego dokładnie, a zwłaszcza Ewangelii jest natchniona Duchem Świętym i duch nam daje doświadczyć tego, kiedy czytamy właśnie tę Ewangelię. I dlatego te objawienia przez małe o, jak powiedzieliśmy, to są takie objawienia, które pomagają nam zwrócić się ku temu objawieniu podstawowemu i najważniejszemu. Dlatego nie warto szukać tylko ich, tylko one mogą jakoś pomóc. Prawda? Jeżeli ktoś no, czuje, że, że chciałby, to tak, ale pamiętajmy, że prawdziwy, prawdziwy ruch właściwy ruch, to jest ten ku objawieniu od tych małych objawień, ku objawieniu, jakim jest Jezus Chrystus, a, a, a w praktyce również Jego Ewangelia. Amen. Amen. Bardzo Ojcu dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czekamy na Wasze propozycje tematów. Do programu jest sprawa dziś o objawieniach tych przez małe o i o tym jednym głównym przez duże o objawieniu. Szczęść Boże.